Gospodź z wami. Czytania Świętego Ewangelia Sława Tobie, Gospody. Tego czasu piliśle dejacy z farisejfi, skazały Jezusowi: wychodź i idę z bo irod chocze tebe wbyty. A win wytówił im: idę ci skarżyć ciomu lesowi, o ja wychaniaj ubisif i ozdorowlaju zjogodni i zawtra, a trzeciego dnia zakińczu. Wseż taky zjogodni i zawtra i następnego dnia Mnie trzeba i ty, bo niemożliwo, ścioby prorok zachynów poza Jerusalem. Jerusalime, Jerusalime, Szczo wbywajesz proroków i kamieniam Pobywajesz poslanych do tebe. Skilkie razy wchodziew ja zibraty Twoich ditej, jak foczka zbyraje swoich kurczat pod kryla, ta Wy ne zachotile. Tomu ja Wam dim Wasz. Każu Wam, szczo nie pobaczete mene, aż poky nestanecja szczo Wy skażete. Blagosłowennej, kto ide w ja Gospodnie. Słowo Gospodnie. Sława Tobie Chryste. Dzisiaj ewangelist Luka rozpowiada: W moment, momencie, Jezus przyjmuje u Jerusalem. E, I na jego drodze pojawiają się ludzie, którzy chcą go złapyć. To są faryzej, którzy do niego i mówią: wychodź i idź stąd, bo Irod rod chce w Bet. Jezus odpowiada, Jezus dywicyą wodzi i każe, szczo Win ich nie posłuchaje. Win chocze dalsze priamowaty tam de nakazaw yumotes. Ta niezwykła e, rzeszucieść Jezusa, e, ta w wpewnienie, co ma je robić i jaka je wola Ojca. To e, nie pierwszy raz, kiedy ktoś ja się zupynać Jezusa e, u Jego drogi, żeby wypełnić Bożą wolę. Pamiętajmy, że na samym początku diawol spokuszował w Jego upusteli, e, trzeci namagaw się odwleczyć Jezusa od Цієї дороги. Пам'ятаємо також, як родичі Ісуса намагалися переконати Його, щоб повернувся у Назарет, думали, що Він зійшов з глузду. Пам'ятаємо також, як Петро не хотів прийняти, коли Ісус заповідав, мені треба страждати, мені треба вмерти. Як Ісус сказав до, him, до Петра, іди від мене, Сатано, бо не думаєш по-божому, а по-людському. Jezus odpowiada, bo win, jakby perekona, jeszcze ma robić. Win perekona,nej o prawdu i istynu, jaku nosić w sobie widz samego początku. I ciekawość że dzisiaj pierwsze czytania, to fragment posłania św. Pawła do Efesjan, kiedy opowiada o pro duchownu zbroju, jaku chrześcijanin każdy z nas ma je na siebie. I na pierwszym miejscu pierwszy element, ta cząstyna składowa z jej duchownej zbroi, c istna. Podperzawszy krzyży wasi istotną. Święta Teresa Wit Isusa, ona mówi duże często pro pro prawdę, pro szczeriść. Ona daje taki harny obraz, kole ludyna w swoim życiu doswitczuje różnych sytuacji, przechodzi przez różne podje, od narodzenia aż do śmierci. Ona zawsze ma je w jedną rękę tę tę tej nowej a w drugą roku ma je wzięte to to prawdę. E, I my znamy to, Właśnie nie zawsze jest tak, że my się jak głęboko przeżyć coś w naszym życiu. Taki moment jak odróżenia, tak? Taki moment jak samotność, ty sam czekasz na drugą połowinkę swojego życia. Można bowiem pro z Bogiem proce ne ne na Ty przeżywasz jakąś, nie ciężką sytuację w domu, na robocie, z przyjaciółmi, czy, czy właśnie ja w miuł proces z Gospodą, czy ja w jakby szukam prawdy prawdy, tej sytuacji, czemu tak, czemu nie po inżomu? czemu nie udało się, albo czemu udało się. Istna prawda, szczerze, to jest pierwszy element, jaki trzeba odiegnąty na siebie, kiedy właśnie chcemy coś przeżyty jak chrześcijanie. kiedy czytają ten fragment ewangelia, kiedy właśnie ktoś namachując się Jezusa w drodze u Jerusalem, to ktoś, co powinny w woli Bożej, duma już możemy postawić sobie takie trzy zapytania każdy z nas. Pierwsze zapytania. Jezus nie jest dewowany że ktoś chce go zupenyty, bo to wżne pierwszy raz. Czy ja dopuszczam w mojemu życiu istnuwania różnych przeszkód, borydby? Czy może na każdą przeszkodę tja sytuację, ja reaguję no na co mnie to, Może w zachodzie nie chcę przyjąty, w zachodzie nie w zjaty, właśnie mecz w swoje ręce i właśnie wyjty do boroćby z jakąś przeszkodą. tu może możę taką historię odnogo z ojci w pusteli, тобто odnogo z ludzie, jaki żył w czwartą stolicy, zaleszał w miasto, siemił wsze, щоб u pusteli z diawolą, z pokuszeniami i wypełniony Bożą wolą. Rozpovidajcie pro, pro Awa pro Ava Joana, jakiej koliś błagał Boga, Czego on win zabrał od niego wsi spokuszenia, wsi przestrasti i dał mu tylko swobodę ducha. I kiedy Chrzest wysłuchał niego, win pobiegł do odnogo starca i powiedział mu, że ja już wolny, ja wrze zwilniony. U moim sercu ja na sprawie może ja widz w głęboki spokój, wid jakby brak jakiejś niebędź spokusy. I tody stariec, co mu powiedział, Skazał, idy i prosił gospoda, żeby on na nowo powrócił tobi wszystkie spokusy, turboty i przynężenia, jakie Ty miał wcześniej. I dodał, bo tylko u dusza robić uspichy. I ten młody człowiek tak zrobił, poprosił Boga i kiedy spokusy powróciły się do niego, już więcej nie modlił się o to, tylko błagał Daj mi, chłopcy, wytrwałość u boroćbi. To, to jeszcze raz, to pierwsze zapytanie, jakie z ja może sobie postawić, słuchając Ci Bożego słowa. Czy ja dopuszczam u mojemu życia borodzbę, istnienia przeszkody? Drugie zapytania. Jezusa namagali się zупенęte farysei jak i choworyli o mu pro iroda, jak i choczy jego wbyty. A kto mnie, albo ścio mene siegodni zupyniaje uciej dorozy do, można by znać, dobra, szczastia, wypownienia takoż Bożej wody. Czy ja w miu skazaty, kto nie na sprawdzie zupyniaje? Ścio mene zupyna, zupynaje? I ostatnie, ostatnie zapytania. Jak E, Namagaję się e, jakby wchodzić w tę broń przez szczerość. Czy ja szczery sam z sobą? Czy ja namagam się słuchać własnego serca? Proszę o to, że się chodzi nasze oczy, żebyśmy, tak jak Ty, Przyjmowali u to miejsce, jakie przygotował dla nas, dla każdego z nas, Pan tut na ziemi. Amen.